Siemanko z tej strony, Fobaka Janek, a to jest sprostowanie ostatniego odcinka Skandi, czyli serwera 21 na Metinie. Moim gościem jest dzisiaj Dariusz Rudy, czyli Dariusz serwera trzeciego. Przywitaj się z nami, Darek. Dzień dobry wszystkim, jestem Darek, aka niewinny, nic nie zrobiłem. To znaczy, Dariusz, bo ty do mnie napisałeś na YouTubie, tak? Trochę się zmieniło do ostatniego razu. Podskoczyło ci do tych 60 widzów. Gratuluję serdecznie, ale mam pytanie do ciebie. Dlaczego mi napisałeś, że chcesz sprostować to, co powiedział twój były przyjaciel Rafcio? No to tak trochę tak po kolei. Dziękuję za te 60 widzów. Już się Machinima do mnie zgłosiła, ale odrzuciłem jednak ich zainteresowania w moją stronę. I teraz może... Wolisz po prostu lepsze zyski mieć, tak? Tak, wolę lepsze zyski po prostu mieć, bo dobrze, tam... Dobrze. No i więc tak, napisałem do ciebie, trochę długo mi zeszło, bo wiesz, źle mi się pisze, nie potrafię. Tam z mamą rozkminialiśmy na klawiaturze przez pół godziny, ale w końcu wysłałem tą wiadomość, bo Rafciu mnie szkalował i to w bardzo, bardzo haniebny sposób, że tak powiem. Nie rozumiem, ale powiem. Ale to znaczy jak? Czy to prawda? To nieprawda. Może zacznijmy od tego, że było tak, że zrobiliśmy sobie event gildyjny. Wszyscy się logujemy na nasze ale postacie. Ale jakiej gildii? Od razu proszę powiedzieć, jakiej gildii? Bo ty masz chyba swoją, tak? Daj break. Z Daybreaków to jeszcze było, jak w Daybreakach siedzę tam czasami na Ventrilo i Mumble. No i było tak, mówimy, ziomki, zróbmy dzisiaj coś, czego nikt nie zrobił, idziemy ubić wodza orków. No to tam wszyscy Isa załadowali, tam wszyscy pro miecze pozakładali, ja bojowego plus 3, więc chyba wiesz, że najlepsze kół wzięliśmy, tam Ebo plus 6, tam wszystko. Ale na poli czy bez, tak? To już czysta ciekawość. No, trzech na poli, a na poli reszta tam z buta, na dzikach, na wiewiórkach, na wszystkim napierdalaliśmy. No idziemy, kurwa, znaleźliśmy tego wodza orków. Jednego to nam jeden ujebał, na 40 levelu go tam zgładził w 30 sekund. No dobra, mówimy, pierdolimy. Dobra, obstawa była, Czuminek siedział tam z Denify i tam nam pilnowali, bo zapłaciliśmy im za to. Poszedł przelewik na Pajpaja i było tak, no, bijemy i była umowa, że szkata dla mnie, bo ja zorganizowałem event i wziął kurwa skurwysyn i ukradł mi tą szkatę, rękawica na 2 godziny, więc wiesz, ja na nic nie wydaje, nie stać mnie. Kurwa! I rękawice mi zajebał na 2 godziny. To też bym się wkurwił! No to ja też się wkurwiłem, no to mówię. Rękawica na 2 godziny ze szkaty, to kurwa, to jest tak jakbyś, kurwa, znalazł buta, a w nim, kurwa, złote sznurówki. Tak, tak było, więc chyba rozumiesz, więc chyba musisz zrozumieć, jak ja się poczułem w tym momencie. Nie no wiem, czy rozumiesz. Szmata, no. Poczułem się tak, jak po prostu, sorry, że się jąkam, ale poczułem się po prostu jak wtedy, kiedy tata mi do wanny wchodzi. Po prostu wyruchany się poczułem w tym momencie. Wyruchany. Kurwa. Nie wiem, co na to powiedzieć, wiesz, Dariusz, bo on mi mówił co innego, a jednak widzę, że to było kłamstwa, wszystkie oszczerstwa na twoją stronę, z jego strony. Przecież pamiętasz nasz wywiad Obsidiana, przecież mówię zawsze o nim dobrze, przecież się kochaliście, wszystko było okej, ale o głupią, nie kupią, no kurwa, kupa kasy, no ale o rękawice, przyjaciela, chłopaka. Tak, sprzedał mnie, tak kurwa, można? Za rękawice mnie sprzedał. Kurwa, brak mi słów, brak mi nóg, brak mi słów, mózgu mi brak. Dariusz, uspokój się, nóg teraz ci brak. Nie czas, no będzie, teraz nie czas na żale i smutki, napijmy się wódki, może, czekaj, ja tu się napiję, bo już mi brakuje tchu. Może, a takie kurwa pytanie, chwila, zaczekaj, kurwa, nie, to mi się otwarło. I co by ci się tu spytać? Co to było z tym ekwipunkiem? Czy ty mu ukradłeś, czy co? Bo on, no, tu się zaczął chwalić, że podbija Kandię, że reguluje tutaj ceny na serwerze, bo on najwięcej dropu ma, wszystko ten, zawsze na drophaku kradnie. I czy to jest prawda z tym ekwipunkiem, że przez ciebie on tu nie gra, na Eszcie nie gra?
Nie, no znaczy się, na moim kanale, nie, bardzo popularnym, wrzuciłem po prostu filmik, że Rafcio, cała prawda o Rafcio, i tam opisałem to z rękawicą, oczywiście zbulwersowany, było społeczeństwo, dużo osób mi uwierzyło, 3 osoby w górę, 60 w dół, więc chyba rozumiesz, że dużo osób jest po prostu Przekonałeś za mną. publikę, tak. Jestem jak Najman po prostu. To znaczy? To znaczy, dostaję w pierdol tam, gdzie idę, ale nadal myślę, że jestem najlepszy. No to w ten sposób, to słuchaj. Albo dobra, może przejdziemy do następnego pytania. Bo nie wiem, jakby od czego to zacząć. Nie wiem, jakieś sprzeczki w rolu potem były. Przestaliście się spotykać. Coś takiego było między wami? Sprzeczka, jakaś spina? No, była spina, powiem ci tak, jak naprawdę było, no wbiłam na tego Ventrilo, takie co płaciliśmy sobie 6 slotów, tam przelewami się z gildią całą ten i się turnujemy, kto siedzi, kto nie siedzi, 6 slotów, więc wiesz. No i dobra, zaklepałam sobie godzinę na Ventrilo, wchodzimy na Ventrilo, no i była spinka taka. I to dosyć duża, tak zaplułem mikrofon, że tu dzisiaj do mnie dzwonili, czy nie chcę paczki dla powodzian, po prostu tak zaplułem. No i tyle. Aha. Dobra, a nie wiem, jakby ci to powiedzieć, takie pytanko dotyczące YouTube'a, jak tam twoje filmy, bo zawsze mi się ciebie dobrze ogląda, masz taki głos, taki, że aż mi kapsko staje. No, widzisz, że mam Wiesz. atrakcyjny głos. Wiem, zawsze mi to mówią, Tak. w szkole też coś się odpowiem, od razu mam mukę na ryj, ale to znaczy, że mój głos po prostu jest taki dostawny i wszyscy po prostu na niego zwracają uwagę. Aha, to może jest taki znak, że masz mówić głośniej. Może Nie tak wiem, nie to. wiem. Ja to sobie inaczej tłumaczę, po prostu jak ja się odzywam, to wszystkie laski mają kisik tam w majtach, nie, i po prostu panowie są zazdrośni o mój głos i dlatego mnie biją w szkole. Ale preferujesz i tak chłopaków przecież, tak? No preferuję chłopaków i dlatego tego nie rozumiem, nie, że ja tam chłopców lubię, a oni mi tutaj z dziewczynami, tutaj jakaś A dziewczyna dziewczyny na mówi, ciebie zgwałć mnie, zwracają tak, nie tak. uwagę. No. Kurwa, no to. Ale ja jestem biseksualny, ja i to, także chociaż nic mnie do tej pory nie spotkało, ale wiesz, nie wiem, a może grasz dalej na obsydianie, czy może przystopowałeś z rozrywką? Gram dalej na Obsidian, już ci powiem, tam levele wbijam, tam trochę chyba dzikim psom HP zwiększyli, bo już mi się ciężko spota zbiera tam z wilkami. Czasami jakiś Tak, dzik podejdzie, to oni lecę. w Metinie zawsze w chuja lecą, zwiększam nawet HP, żebyś, bo ja pamiętam jak ja na dzikach, kurwa, jak załadowałem w ISA, to miałem 400 taki setek, nie? Miałem, kurwa, od razu spota biorę setka, spota setka, wiesz, ale teraz to 2 setki na spota trzeba, oni w chuja lecą równo, No i powiem ci, no. że to mi się nie podoba, nie, bo tam już na dzikach dobra, jak śpię, super. I to jest prawda, tam pożyczyłem EQ tam, ale nie oddam. Wbiłem na jego postać tam. Znaczy hasło było fajne, nie, bo ideę Rafcio, hasło jestem fajny, nie, to już wiesz, o co chodzi tam. Hasło miał takie pro, zhakowałem mu. Prawdę, tak. No i... No i tam wchodzę, nie, i mówię. Za tą rękawicę to ja sobie muszę odbić. No i to prawda, zajebałem mu skórzane kozaki na 29 plus 4. Miał tam bransę. To jest pro, to jest już najlepsze ku, jakie w ogóle miał. Ametystowy naszyjnik 100 HP. To już chyba wiesz, że to O jest moc. kurwa! Ametystowy 100 HP? Tak, Przecież i dokładnie. regeneracja HP? Ja pierdolę! What the fuck? Najpi! Kurwa! I ci powiem, że już na Allegro mi oferowali za niego 600-700 zł, ale mówię nie, bo ja muszę mieć takie pro EQ. I zabrałem mu, a on focha pierdolną i tam kandię podbija na wallhacku. No właśnie, a nie wiem, może ty byś chciał, jakby to powiedzieć, być jego przeciwnikiem na Candy, na S2 byliście wspólnikami, teraz będziecie rywalami, wiesz jak to jest, tak jak w miłości, kiedyś się kogoś kocha, a potem się kogoś nienawidzi, tak? No, wiesz jak to jest, Znaczy nie Dariusz. wiem jak to Mogę jest, ci bo mówić, miłości nie Darciu? zaznałem. Jak? Darciu. Okej, ale to mi się z Rafciem kojarzy. Rafciu, Darciu. Dobrze, możesz mówić. Ale wolę tak jak mi, żebyś mi mówił tak jak wszyscy. To znaczy... Chuju rudy.
A może wiewiórko? Takie Okej, słodko. wiewiórko. Wiewióreczko moja. Dobrze, a może po prostu będę mówił Dariuszku. Dariusz, może zamierzasz jednak podbić Kandię? Co ty na to? Znaczy się Żeby nie mu jego planowałem. plany popsuć. Plany popsuć na rozgrywkę. Żeby nie było mu tak łatwo podbić tej Kandii. Żeby no czuł opór, czuł napór, tak jak ty czułeś napór wanny ojca. No sam wiem jak to jest, dlatego nie wiem. Zastanów się nad tym. Czyli proponujesz mi, żebym był takim zespołem R, jak w Pokemonach. My jesteśmy Pokemonami, jestem Pikachu, on jest Charmanderem. I chcę, żebyśmy się po prostu tak między sobą przeciwstawiali, tak? Tak, właśnie to jest to. A nie wiem, może ja bym ci, jakbyś mi robił let's play z chujmorki, to ja bym ci tam kurwa załadował i za to byś miał na setki i kurwa byś mógł expić na dzikach. O, to ciekawa oferta, ale posłuchaj mnie, Jaruś. Mogę do ciebie, Jaruś, mówić, tak już nieformalnie? Jasne, jasne. Dla przyjaciół, Jaruś, wiesz, Dariusz, o tym, że znamy się już tyle czasu, no głupio by było, jakbyśmy mówili sobie na pan i pani, tak? Mów, Jaruś, jak to woli. No to proszę, nie proszę pani, już ten Jaruś, słuchaj mnie Jaruś, więc tak, to może byśmy się tak umówili, bo ja tu widzę, że masz takie uczucie do mnie, jako że jesteś ten bisensualny, to może my byśmy się kiedyś w realu umówili tam na jakieś spotkanko. No tak, ale to może poza wywiadem, bo wiesz, ludzie będą potem coś sugerować, że potem do bambu SS-ka dojdzie, potem do Małyszka. Potem do tego, tamtego i wiesz co będzie. Prywatnie mamy gadu-gadu, wszystko załatwimy pomiędzy sobą, tak? Tylko powiedz, gdzie mieszkasz, bo ja w Gdańsku. A ja mieszkam w Wypizdowie Mazowieckim. To niedaleko mnie, to jakieś 30 kilometrów. Tak, może Darciu, przejdziemy się tutaj na rynek, chodź. Okej. Dobra, ja bym ci się chciał tu spytać, bo jak to jednak zamierzasz grać, czy coś takiego? Moglibyśmy nawet wspólnie grać na tym serwerze. O, to maska strachu za 1 KKK. O, jak tanio. No to widzisz, dwa to przelewy patrz. I bym kupił. O, stalka plus 4 dla woja 42 KKK. To o, wiesz. To taniocha. Już, ale czym byś zamierzał grać? Rudym Dariuszem czy brudnym piekarzem? Bo ja jestem Fubix piekarz. No jak to woli po prostu. Nie wiem, jaką profesją byś tu zagrał, jakbyś miał od początku grać na tym serwerze? Ja bym taką, ten, chyba najbardziej taką męską profesją, jaką jest w tej grze, czyli szaman Hitler. Widzisz, chodzi ale nam Hitlerem. To po głowie. Szaman Hitler. Tak, dobry tak. Jest, on się zawsze leczy, jakby to powiedzieć, ucieka z opresji, tak, nie wiem, co by tu, ma swoje wady i zalety, tak, no i tyle. I co byś jeszcze chciał tutaj dodać, Darku, coś powiedzieć na Rafała, jaki on jest fałszywy, jak okłamuje ludzi, bo sam nie okłamał i czuję się oburzony, że dałem się tak wkręcić. No ja też się czuję bardzo oburzony, że mojego przyjaciela Jarusia tutaj chciał okłamać. Sorry, że się to zająkałem, ale mi oko spierdoliło na lewo i musiałam poprawić. I po prostu czuję się oburzony się po prostu czuję, oburzony. Płakać mi się chce. I want to cry! Nie. Ja nie umiem po angielsku, ja umiem tylko what the fuck! IP! I to tyle, ale wiesz, u mnie z angielskim było ciężko. Ja żyłem w czasach germanizacji, to były lata zaborów polskich, lata, 123 lata ponad Polska była nie, podległa, tak? Także to musieliśmy się uczyć niemieckiego, także tym bardziej, że wiesz, mój ojciec jest Niemcem. Moja matka Żydem, jestem takim, wiesz, mieszańcem, nie Niemco-Żydopolakiem, także ciężko mówić mi po angielsku, jak znam trzy języki. Czyli jesteś Haj-Żyden, tak? Haj-Żydo...
kurwa, hajzi do... złodziejem. Złodziejem, okej. Okay. Tak, bo wiesz, tam na chujmorce przekręci się robi wszystko. Nie ukrywam, nie okłamuję swoich widzów. Tak. No i co byś jeszcze chciał? Chciałbyś kogoś pozdrowić, Dariusz? Znaczy się, chciałbym ciebie pozdrowić, i, bo trochę jestem egoistą, ale ten, żeby nie było, że jestem egoistą. A kolegów jakichś nie chciałbyś pozdrowić? No nie mam. A ja to co? No to ja Rusiu, czekaj, bo mi tu kurwa gil spierdolił z nosa. Czekaj, moment. Okej. Okay. To przecież wiesz, że ja cię kocham i że zawsze bym cię pozdrawiał. Dziękuję ci za to szczere wyznanie. Mam nadzieję, że ludzie, jakby to powiedzieć, no przekonali się, że Rafciu już więcej z nim nie dogadam. Zablokuję go na YouTubie, usunę go z polecanych. Naprawdę, cicha woda, a brzegi dwie, można to powiedzieć. Taki, jakby to powiedzieć, puenta dzisiejszego odcinka, tak? Nie wiem, co to znaczy, ale... Ja też nie wiem, ale dziś się zawsze tak na końcu mówi, no. Aha. A to na myślałem, końcu że... się mówi puenta i się mówi jakiś fajny wyraz i to tak jest, wiesz? To mi potem podeślesz takie, żebym był taki fajny też. No to wpisz a puenta. A nie przez an? Penta? Nie, za pęto to ja trzymałem, ale czy pęta to... Dobra, to to by było na tyle w tym sprostowaniu. Skandi komentował Fubak, a Jarek moim gościem był... Dariusz, aka jestem niewinny. Strzała! Strzała.